Rypaczka Natalia Chudy jest jednym z najbardziej utalentowanych uczniów zespołu szkół muzycznych w Sosnowcu. W pierwszej klasie ją poznałam, była bardzo nieśmiała, potem nagle taki power, zobaczyłam, że jest energia, więc w pierwszej klasie wysłałam już ją na konkurs, pierwszy ogólnopolski w Olkuszu i zdobyła drugie miejsce, więc mnie coś dobrego zauważyłam i tak się potoczyło. A historia placówki imienia Jana Kiepury toczy się już od przeszło 70 lat. Obecnie w szkole mamy 380 uczniów, 200 uczniów to uczniowie szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Również mamy szkołę drugiego stopnia, w której kształcą się uczniowie na wydziale instrumentalnym i na wydziale wokalnym. Nad nimi wszystkimi czuwa 70-osobowe grono pedagogiczne. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z pasji, jakie wykazują nasze dzieci, to znaczy z tego wielkiego zaangażowania, z miłości do muzyki i z tego, że możemy później te dzieci przekazywać do drugiego stopnia, a później nasze dzieci przecież uczą się też w akademiach muzycznych. Najczęściej jest to Akademia Muzyczna w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego. Bardzo się cieszymy, że i kontakty są dobre i rzeczywiście mamy potem studentów pochodzących z tej konkretnej szkoły muzycznej. Droga do kariery ogólnopolskiej czy światowej nie jest jednak łatwa. Jest to bardzo ciężka praca, jest to wynik współdziałania zarówno rodziców, dzieci, nauczycieli, środowiska, innych osób wspomagających. To jest indywidualizacja nauczania na bardzo wysokim stopniu. Tutaj mamy działania mistrz-uczeń, to są pojedyncze zajęcia i tu niezwykle ważne są kwalifikacje nauczyciela. No do tego oczywiście cała otoczka dydaktyczna. Nie tylko nowoczesna infrastruktura i świetni wykładowcy zachęcą do tego, żeby zapisać tutaj swoją pociechę. To dziecko jest całkiem inne w takiej szkole muzycznej, jeżeli jeszcze chodzi do normalnej, potem szkoła muzyczna. One są troszeczkę inaczej uwrażliwione na świat nas otaczający. Wszystko wokół. Większość tych dzieci, a prawie wszyscy, zostają melomanami. Potrafią chodzić na koncerty, potrafią słuchać muzyki poważnej. A jak przekonała się publiczność zgromadzona w sali koncertowej, również potrafią dać niezły popis na scenie. Mieliśmy pokaz umiejętności. Myślę, że na koniec orkiestra tutaj szkolna porwała publiczność do wspólnej zabawy. Także wstydzić się zupełnie nie, wręcz przeciwnie, mamy się czym chwalić, czym szczycić. Miejmy nadzieję przez kolejne 70 lat. Więcej informacji o Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu na stronie www.zsmsosnowiec.pl.